Pierwsza debata bardzo udana. Chciałem podziękować szczególnie mieszkańcom, którzy przyszli, a myślę też transmisja, która będzie w telewizji. Myślę, że przekona kościerzaków, że kandydatem, który jest wiarygodny, prawdomówny, jest Zdzisław Czucha. Ten program, który dzisiaj mieliśmy tutaj okazję oceniać pana Marcina Modrzejewskiego, jest programem pobożnych życzeń. Niestety nie ma to oparcia w budżecie tak na przyszły rok, ale też w prognozie do roku 2014. Ja ubolewam nad tym. Nie sądziłem, że można być tak nonszalanckim, pisząc projekt swojego programu wyborczego i on nie ma odniesienia w ogóle do dokumentów finansowych do końca kadencji, bo to jest najbardziej przykre. A wszystkim mieszkańcom chciałem podziękować za dotychczasowe głosy. Myślę, że moje poparcie, które uzyskałem od pana Michała Majewskiego, mojej osoby, myślę, że to porozumienie, które zawarliśmy, bardzo szerokie, także z Prawem i Sprawiedliwością, dowodzi, że ja potrafię jednoczyć ludzi. Myślę, że ta debata też pokazała obecność pana Michała Majewskiego i Prawa i Sprawiedliwości na tej sali. To jest historyczne wydarzenie, że możemy dzisiaj zawiązać taką koalicję. Ona dobrze wróży przyszłość naszego miasta. Jeżeli kościerzacy tak zdecydują, że ja mam być burmistrzem, mnie znają, ja to robiłem tyle lat i będę to robił dalej dobrze, a te kontakty, które zdobyłem, myślę, że będą tylko procentowały, a co jest, z czego się bardzo cieszę, to żywe zainteresowanie naszych mieszkańców, że przyszli tutaj, to znaczy, że nie jestem obojętny, w którą stronę miasto będzie się rozwijało, a jestem gwarantem wiarygodnego rozwoju miasta, a nie rozwoju, który jest spisany na papierze, ale nie ma oparcia w ogóle w finansach, nie ma w ogóle żadnych realnych szans na realizację. Ja gwarantuję, że mój program wyborczy i ugrupowań, które mnie poparły, my ten program, który deklarujemy, zrealizujemy i to jest pewne. Czy czujecie pan zwycięstwo tej debaty? Oczywiście, to chyba nie ulega wątpliwości. Debata była z mojej strony merytoryczna. Nie szczędziłem też słów krytyki tam, gdzie ta krytyka jest konieczna, bo inaczej, jeżeli mielibyśmy się pławić w grzecznościach, to nie trzeba by tutaj przychodzić. Mieszkańcy chcą widzieć, kto jest merytorycznie przygotowany, kto zna dokumenty strategiczne, finansowe, a tutaj nie było chyba cienia wątpliwości, że ja opierałem swoje wypowiedzi tylko na dokumentach źródłowych, które pochodzą z oficjalnych źródeł, czyli z Urzędu Miasta. Ja zadałem sobie trud, aby to przeanalizować. Jestem przekonany, że te wnioski, które wyciągnąłem, są wnioskami słusznymi. Jestem pełen obaw, gdyby pan Marcin Modrzejewski został burmistrzem, to niestety ten jego program nie może zostać zrealizowany, a to byłoby niedobre, gdyby nadzieje miały zwyciężyć, a nie realne, twarde fakty, twarde finanse.